Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Prosiłbym tylko o sygnał na Skype'ie, na czacie, czy jestem słyszany. Mam nadzieję, że burza Państwu nie przeszkadza w odebraniu naszego programu. O, widzę, że jestem słyszany. Troszeczkę później, bo tutaj u mnie była spora burza. Czekałem, aż się troszeczkę na tyle uspokoi, że burza mi nie będzie przeszkadzała, bo jednak zakłóca pewne rzeczy. Także witam Państwa serdecznie. Miło mi, że jesteśmy razem, że chcecie Państwo posłuchać tego, co mam dalej do powiedzenia. I dzisiaj będziemy mówili, no właśnie w kontekście naszej pogody, o pewnych anomaliach. Ja któregoś razu zwracałem uwagę na pewne zjawisko nazywane chemtrails. Dzisiaj pozwolę sobie zacytować artykuł z ostatniego Nieznanego Świata. Myślę, że on bardzo dobitnie pokaże Państwu no, zależności tego wszystkiego, co my robimy, i wpływu na środowisko i na otoczenie. Pozwolę sobie w trakcie później jakiś tam komentarz do tego dołożyć, ale na początek będziemy mówili trochę o naszym oczyszczaniu. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych uwag, żadnych skarg ze strony państwa, jeżeli chodzi o to, że na przykład są jakieś bóle, chociażby wątroby, nerek i tak dalej. Myślę, że to świadczy o tym, że ta łagodna forma oczyszczania, którą no, wyciągnąłem w dosyć długim okresie czasu, no, jest dosyć skuteczną tak naprawdę, bo tu też nie chodzi o to, żeby zrobić szybkie oczyszczanie kilkudniowe, a później wrócić do swoich nawyków żywieniowych, bo tak naprawdę to przez nie mamy takie, a nie inne problemy z naszym organizmem. I poprzez właśnie to, co robimy, jak się odżywiamy, no to tworzymy w naszym organizmie specyficzne środowisko, na bazie którego rozwijają się różnego rodzaju drobnoustroje. No i to środowisko ma wpływ również na nasz stan samopoczucia. Przeszliśmy sobie ostatnio, dosyć szczegółowo omawialiśmy oczyszczanie wątroby. Nie wiem, czy Państwo już robiliście i ile razy robiliście to oczyszczanie wątroby po tej całym wstępnym takim przygotowaniu układu trawienia do oczyszczania wątroby. No dzisiaj przychodzi czas na to, ażeby no, powiedzieć troszeczkę o oczyszczaniu nerek, bo to jest taki dobry moment, dlatego że oprócz wątroby nerki również są organem, który pozwala nam oczyszczać krew z różnego rodzaju no, substancji niepożądanych w naszym ustroju. I w momencie, kiedy to oczyszczanie jest zbyt intensywne, no to nerki potrafią dać o sobie znać. Ja powiem Państwu, mówiliśmy również o tych pasożytach. Ja przez jakiś czas, no nie codziennie, ale do swojego jadłospisu opartego na owocach, warzywach, czasami ciemny chleb, ale dosyć rzadko, ale ten ciemny chleb brałem po to, żeby właśnie wymieść z ziarnem oczywiście, wymieść no, ostatnie resztki z układu trawienia produktów spożywczych, tej treści pokarmowej. No, ja to jestem taki troszeczkę, można powiedzieć, hardkorowy, to znaczy, jeżeli chodzi o te kwestie, bo akurat muzyki takiej nie lubię, to potrafię sobie no, kilka takich ostrych papryczek chili, nawet do 10 sztuk, zjeść naraz. No, to nam daje efekt też takiego, powiedziałbym, nawet wysterylizowania układu trawienia, wyrzucenia wszelkich pasożytów, bo jednak na papryczki chili mają to oddziaływanie bardzo, bardzo szerokie. No plus to, że dostarczają organizmowi również pewnych składników, które no, pozwalają nam nie dopuścić do tego, żeby gdzieś tam jakiekolwiek komórki rakowe w organizmie się pojawiały, bo to nie tylko witamina B17, nie tylko amigdalina, nie tylko
Ja już dokładnie teraz nie pamiętam nazwy tej substancji, która jest w papryczce chili, ale co jest ciekawe, statystyki pokazują, że w krajach azjatyckich, tam gdzie w jadłospisie są ostre papryczki, tam nie jest zbyt powszechny rak. W każdym bądź razie, tak tylko zajawkowo, tutaj była okładka z książki Natura Lepsza. Nie będę wypowiadał się na temat chemii. Jest taki mały rozdział na temat nerek. Ja tutaj tylko mam jedną stronę, ale troszeczkę na temat nerek. Wszelkie niedomogi nerek należy traktować bardzo poważnie, gdyż wiążą się one z rozmaitymi zagrożeniami. W większości przypadków sam organizm sygnalizuje w bardzo dobitny sposób, że coś jest bardzo nie w porządku. Na przykład przy zapaleniu miedniczek nerkowych dreszcze, bóle w plecach przypominają kolkę, wymioty i nagła wysoka gorączka zmuszają człowieka do leżenia w łóżku. Można to traktować jako samoobronę organizmu, pożądającego absolutnego spokoju. Tutaj taka mała dygresja. Czasami te objawy takie są interpretowane, jakby coś zaszkodziło i ludzie wtedy przestają dalej kontynuować drogę, którą idą, jeżeli chodzi o oczyszczanie. I to jest chyba najgorsze, co może być, bo tego rodzaju sytuacje świadczą o tym, że no wchodzi, że tak powiem, proces oczyszczania na taki kulminacyjny, dochodzi do takiego kulminacyjnego punktu. I są dwie szkoły tak naprawdę. Jedna to jest bardziej intensywne oczyszczanie, żeby się szybciej tego pozbyć, druga to łagodniejsze, żeby to oczyszczanie trwało dłużej, a w sposób łagodny przebiegało, żeby no nie zmuszało nas do tego, by się położyć do łóżka. Ja myślę, że tutaj przy tej metodzie, tym sposobie, takim bardzo łagodnym, rozłożonym na wiele, wiele dni, no nie powinno być takich rzeczy. Zresztą nie mam od Państwa sygnałów i myślę, że właśnie tak jest bardzo, bardzo fajnie. Tak dla przypomnienia, przez nerki, które są niezbyt wielkie, mniej więcej co 6 minut przepływa cała krążąca w naszym organizmie krew. Proszę Państwa, warto sobie to uzmysłowić, dlatego jak ważną funkcję, rolę pełnią nerki. Praktycznie rzecz biorąc dziennie około 1,5 litrów krwi jest przefiltrowywanych przez nasze nerki. Po drodze różnego rodzaju odpady procesu przemiany materii, woda, nieprzyswajalne związki mineralne wydalane są następnie z moczem. U dorosłego człowieka jest to 1 do 1,5 litra dziennie. Ja przypominam, że akurat w Szkole Zdrowia na Jeżdżi Siemionowej dokładnie jest, ja nie znam tej metody, tak, badania i mierzenia ilości płynów przyswajanych w procesie picia, a ile jest wydalanych. Myślę, że w przyszłym roku na wiosnę, no, te osoby, które się zdecydują, nauczymy się tam na miejscu, jak to robić. Ja sam jestem ciekawy. Nie chcę tej własnej ścieżki ustalać, wymyślać, kombinować, po co wyważać otwarte drzwi. Także zapraszam chętnych, którzy chcieliby na wiosnę w przyszłym roku wybrać się do Nadjeżdży Siemionowej w grupie tutaj takiej polskiej z nami, to proszę o sygnał do mnie na maila. Przy stanach zapalnych wydalane są przez nerki również zarazki. Efekt wypłukiwania ich z organizmu przyspiesza obfite picie. Im więcej pijemy, tym więcej zarazków jest wymywanych. Ponadto obfite picie sprzyja ukrwieniu nerek, co z kolei korzystnie oddziaływuje na ich własną odporność. I taką pierwszą metodą na właśnie wzmocnienie nerek to jest właśnie picie dużych ilości płynów. My za mało pijemy. I to jest definitywne, to już w niejednym źródle Państwu mówiłem, mamy odwodnione organizmy, nerki nam usychają, nerki popadają w różnego rodzaju stany dysfunkcji. Także pić, pić i jeszcze raz pić. Im więcej pijemy, tym lepiej. Naprawdę to nie przeszkadza. Często kobiety boją się pić, bo ich organizmy się nawadniają i to jest bardzo zgubne dla nich samych, dla ich organizmów. Także zasada, że 2 litry... to podstawa tak naprawdę, ale powinno pić się więcej. Tyle, ile żąda organizm. Jeżeli mamy pragnienie, chce nam się pić, powinniśmy pić. Dobrze jest pić właśnie takie przyswajalne różnego rodzaju soki owocowe, herbaty, napary ziołowe. Na nerki zaleca się następującą mieszankę.
40 gram ziela mniszka lekarskiego, 40 gram korzenia mniszka, 40 gram jagód jałowca, 40 gram ziela pietruszki, 40 gram połonicznika gładkiego i 40 gram biedrzeńca anyżu. Proszę się nie przejmować, jeżeli któregoś z tych składników Państwo nie będziecie mieli. Ja swego czasu, w momencie, kiedy miałem duże problemy z nerką, piłem tylko i wyłącznie wywar z pietruszki natki, którą gotowałem duży gar, przyzwyczaiłem się do picia tego. No, myślę, że dzięki temu przetrwałem ten taki okres, kiedy lekarze chcieli mi tą nerkę po prostu, chcieli mnie kroić i zaglądać, co tam się z nią dzieje. Miałem bardzo wysoki stan zapalny, także wszystkie te wymienione zioła w dowolnej konfiguracji będą pomocne dla Państwa nerek. Także tutaj jest podany taki przykład, że po zalaniu wrzątkiem 1 litrem przez 20 minut się to trzyma pod przykryciem, po odcedzeniu pije się cały litr naraz. Także korzystny również wpływ na nerki mają takie soki roślinne jak sok z rzepy, sok z selera, z jagód jałowca, ze szparagów, z korzenia pietruszki, z mniszka lekarskiego i z rzeżuchy wodnej. Pobudzają one przede wszystkim wydalanie wody, czyli działają diuretycznie. Częściowo hamują też rozwój zarazków. Sok z cytryny z dodatkiem cukru nierzadko jest w stanie rozpuścić kamienie nerkowe. Dzienna dawka to sok z dwóch cytryn. No to oczywiście tutaj zawsze chodzi o pewnego rodzaju systematyczność. Także kwaśny odczyn moczu, a więc środowisko, w jakim powstają kamienie moczowe, zneutralizować można za pomocą właściwej diety. W tym o diecie to już bardzo wiele rozmawialiśmy, także nie będę tutaj tego tematu kontynuował. Powiem Państwu tylko jeszcze tyle, że na szczęście 80% wszystkich kamieni wydalanych jest spontanicznie wraz z moczem. Bardzo bolesne kolki nerkowe najszybciej łagodzi gorąca kąpiel. To jest też bardzo ważne. Jeżeli kogoś złapie taka kolka, warto wejść sobie do ciepłej wody. Woda powinna zakrywać całe nerki, a więc sięgać mniej więcej na szerokość dłoni powyżej bioder i mieć temperaturę około 38 stopni. Pacjent nie może marznąć od góry. Należy przykryć go kocem, ręcznikiem lub po prostu założyć podwinięty nieco od dołu sweter. Ja powiem Państwu, że swego czasu mój ojciec, kiedy miał problemy z nerkami, to jeszcze lekarz mu zalecił piwo. No najlepsze by było piwo takie z wiadomego źródła, bo te w sklepach dzisiaj to trudno nazwać czasami piwem tak naprawdę. Są małe browary, które robią naprawdę fajne piwo albo samemu sobie coś takiego. To jest wtedy wskazane na nerki. I w przeciwnym przypadku ja osobiście bym nie zalecał picia piwa, bo to często staje się taki argument dla tych, którzy potrafią sobie tego piwa nadużywać. Teraz troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o nerki, nie bądź skwaszony. Troszeczkę jeżeli chodzi o różnego rodzaju sałatki, tak? Sałatki warzywne, drodzy Państwo, skoro już osiągnęliśmy coś poprzez stosowanie i pasty do tarasulimy, oczyściliśmy układ trawienia, to nie zaśmiecajmy go tak od razu. Zobaczycie, że i waga Wam spadnie, tak jak to u mnie się stało. Powiem szczerze, na dzień dzisiejszy trochę urania na mnie wiszą, te, w których na co dzień chodziłem, ale ja się tym nie przejmuję, bo to nie o to chodzi, tak? Rewelacyjnie się czuję i myślę, że u tych Państwa, którzy stosują metodę, mam nadzieję, że towarzyszycie mi w tej drodze, również te objawy są tak pozytywne, jak i u mnie. Sałatki warzywne, pomidory z ogórkiem, z awokado, tak? Sałata francuska, taco z sałaty, sałata z sosem grejpfrutowym, mieszanka, sałatka jarzynowa, sałatka energetyczna. Tu są tylko wymienione pewne zestawy. Ja nie będę całych przepisów może podawał. Dla tych Państwa, którzy się zgłoszą, na maila wyślę, bo myślę, że trochę szkoda czasu. Warto sobie też zrobić taką dietę jabłkową. Na razie te jabłka może są marnej jakości, ale tak raz w miesiącu, mimo tego, jak się odżywiamy, jabłka mają rewelacyjne również takie właściwości oczyszczające. Myślę, że na dzień dzisiejszy o nerkach będzie tyle. Ja
Będę chciał dzisiaj Państwu, aha, na początek jeszcze, nim zacznę mówić o takim temacie głównym dzisiejszego dnia, czyli o tym, o tych anomaliach pogodowych, skąd one się biorą, jaki wpływ na to wszystko mają nasze zachowania jako ludzi, no to chciałem tylko za jedną rzecz przeprosić. To znaczy, ja w poprzednim tygodniu opowiadałem o podróży, mówiłem brandy. Ja przepraszam bardzo, ale ja nie przywiązuję uwagi do takich szczegółów. Może to kogoś urazić, no ale no taki jakiś jestem. No. To nie była Brenda Base, tylko Brandon Base. Także proszę przyjąć z mojej strony przeprosiny. Istotą tego tematu, myślę, że Brandon też się nie obrazi, jest ta metoda, którą ona opracowała, metoda dotarcia do pamięci komórkowej, w której mamy często pokodowane no, różnego rodzaju problemy, od których uciekamy w życiu. Także przejdziemy teraz sobie do tematu pod tytułem Zagadka chemicznych smug kondensacyjnych. No myślę, że po lekturze tej będziecie Państwo wiedzieli i dlaczego i skąd się dzisiaj bierze to, co jeżeli patrzymy na świat, te anomalie pogodowe, które mamy dookoła nas. Może nie będę na razie gadał, w trakcie tekstu będę również dorzucał swoich parę groszy. W czasie, gdy naukowcy badają globalny wpływ gazów cieplarnianych na klimat, powinniśmy rozważyć sposoby pozwalające zrównoważyć jego ewentualne złe skutki. Wstrzykiwanie rozpraszających światło słoneczne cząstek do stratosfery wydaje się być obiecującym podejściem. Dlaczego tego nie robić? Drodzy Państwo, jest to cytat z wypowiedzi jednego z no, działaczy takich, można powiedzieć, polityków, tak? Jako argumentacja na to, że planeta potrzebuje filtru słonecznego i to jest wypowiedź z 97 roku. Chcę, żebyście Państwo zobaczyli, że to, co się dzisiaj dzieje, jeżeli chodzi o chemtrails, to są pewne działania bardzo przemyślane i finansowane, bo to nie jest tak, że coś się bierze bez przyczyny. Tylko teraz pytanie, dlaczego, to już myślę, że Państwo sami powinniście sobie wnioski wyciągnąć w trakcie lektury tego artykułu. Myślę, że one się same nasuną. Kolejny cytat. Aby zaakceptować opinie takimi, jakimi są, należy mieć silne poczucie ich poprawności, bez potrzeby zastanawiania się. I to jest właśnie to, że my nad pewnymi rzeczami się nie zastanawiamy. Ja nad chemtrails no, w ogóle się nie zastanawiałem. Po prostu patrząc w niebo mówię, a jakieś tam chmury, tak? Z tym, że chmury mają no, jakiś taki kształt konkretny. Jeżeli chodzi o chemtrails, zresztą w trakcie tekstu będziecie Państwo widzieli, no to nie są to kształty jakieś takie, które można byłoby nazwać, porównać do chmur. W ostatniej dekadzie stale pojawiły się dane dotyczące, że programy geoinżynierii i modyfikacji pogody pozwalające wywierać istotny wpływ na atmosferę i środowisko są gotowe do użycia. W tym samym czasie społeczną dyskusją i umysłami intelektualistów zawładnęła teoria antropogenicznego, globalnego ocieplenia powodowanego przez CO2, która była silnie wspierana przez finansowane przez fundacje, grupy środowiskowe oraz specjalistów od urabiania opinii publicznej, tak zwanych PR-owców. Ja trochę się odniosę do książki, którą Państwu ostatnio troszeczkę tam też o niej mówiłem, Wojna o pieniądz 2. W tej książce dosyć dużo mówi się o różnego rodzaju fundacjach. Poprzez fundacje lobbuje się w kierunku urabiania opinii publicznej i tak naprawdę pieniądze, które idą na fundacje, często nie są do, że tak powiem, oficjalnie pokazywane źródła dochodów danych fundacji. Także no, trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że fundacje są takim narzędziem w rękach potężnej klasy biznesu, która no, manipuluje opinią publiczną poprzez właśnie pewnego rodzaju działania. Te skoordynowane działania mają na celu zadanie odwrócenia uwagi od prowadzonych eksperymentów w zakresie manipulacji pogodą. Mają swój udział w nieuchronnie zbliżającej się katastrofie środowiskowej, z którą rzekomo mają walczyć.
Ja teraz taką małą dygresję. Drodzy Państwo, ludzie poprzez odżywianie się takimi pokarmami, jakie dzisiaj mamy pod nosem w marketach, prowadzą do tak zwanej katastrofy środowiskowej, tylko katastrofy środowiskowej we własnym organizmie. Według mnie działania te zewnętrzne niczym się nie różnią od tego, co się dzieje we wnętrzach naszych organizmów. Dlatego tak bardzo ważnym jest zwracanie uwagi na to, co jemy. Jeżeli dzisiaj oficjalnie mówi się o tym, że wprowadza się pojęcie żywności tak zwanej funkcyjnej, czyli takiej żywności, która będzie spełniała określone wymagania w organizmie człowieka, czyli dawała możliwość zaistnienia pewnych funkcji, które dzisiaj są upośledzone poprzez spożywanie jałowych pokarmów przesyconych chemią. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my budujemy środowisko we własnym organizmie, na bazie którego rozwijają się takie, a nie inne drobnoustroje, nawet pasożyty. Podobnie dzieje się to z tą rzeczywistością zewnętrzną. Poprzez takie działania, nasilone już na bardzo dużą skalę, bo skalę międzynarodową, jeżeli chodzi o chemitrails, sami Państwo widzicie, co się dzieje. Mamy czerwiec, co weekend krzyczą, że będzie ładny weekend, a tych weekendów ładnych nie ma i słońce to jest jak na lekarstwo. Głoszone tezy o powodowanych przez CO2 zmianach klimatycznych i jednoczesne milczenie w sprawach prowadzonych interwencji geoinżynieryjnych stanowi poważne wypaczenie zarówno wobec miarodajnych badań naukowych, jak i opinii publicznej z ogromnymi konsekwencjami dla całego świata na Ziemi. No i chyba w sytuacji takiej, jaką mamy teraz na co dzień, za oknami, to trzeba być, nie wiem, ślepym, żeby nie zastanawiać się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Warto czasami pochylić się nad takimi tekstami, które dzisiaj Państwu cytuję. Ci, którzy często spoglądają w niebo, przywołując wspomnienia słonecznych dni, nie mogą już dłużej ignorować geoinżynieryjnych działań, które często określa się mianem chemicznych smug kondensacyjnych. Od ponad dekady wojskowe i prywatne samoloty spryskują nasze niebo mieszaniną aluminium, baru, strontu i innych niebezpiecznych ciężkich metali, której skład badali liczni niezależni naukowcy, dziennikarze i działacze. Te substancje, wprowadzane do atmosfery pod postacią mikroskopijnych subcząsteczek, opadają w końcu na Ziemię, gdzie są wdychane przez żywe istoty i wchłaniane przez rośliny. Dziennikarka śledcza Amy Warrington napisała prawie 10 lat temu, że zapowiedź nowych technologii śmierci przeznaczonych dla modyfikacji pogody i środowiska znalazła się w przepisach prawa zaproponowanych przez kongresmena z Ohio Denisa Kucinicha. Odrzucona ustawa o ochronie przestrzeni kosmicznej zaproponowana przez Kucinicha w roku 2001 miała na celu wprowadzenie zakazu rozmieszczania w przestrzeni broni elektronicznych, psychotronicznych i informacyjnych. Broni wysyłających z dużych wysokości ultrakrótkie częstotliwości. Broni plazmowych, elektromagnetycznych, dźwiękowych i ultradźwiękowych. Broni laserowych, broni strategicznych średniego zasięgu lub taktycznych broni pozaziemskich. Broni chemicznych, biologicznych, środowiskowych, klimatycznych lub tektonicznych. Chemicznych smug kondensacyjnych. I tutaj to określenie zostało skreślone z nowej wersji, przypuszczalnie pod wpływem lub przymusem określonych grup lobbingujących za tym. Dążąc do pozostania główną, drodzy Państwo, i to nie jest żadna teoria spiskowa, bo to są fakty. Do tych faktów można dotrzeć, tylko często jest tak, jak to kiedyś Gandhi powiedział, że najpierw się śmieją z czegoś, później z tym walczą, a nim dojdzie do tego zwycięstwa, to tutaj chodzi o świadomość dużej masy społecznej. No, ale o czym my możemy mówić, jeżeli dzisiaj jeżeli chodzi o świadomość prawną w Polsce, żeby tylko w Polsce, tak? W Polsce jeszcze tak źle nie jest, ale gorzej jest na świecie. No jest marnie, tak naprawdę jest marnie. Dążąc do pozostania główną... Dążąc do pozostania główną bestią w łańcuchu zabójców, stręczyciele namawiający do wiecznej wojny celowo zasłaniają życiodajne słońce i zmniejszają przezroczystość atmosfery przy pomocy zatykających płuca cząsteczek polimerów. Drodzy Państwo, ja to przeczytam jeszcze raz, bo to jest naprawdę ważne zdanie.
dążąc do pozostania główną bestią w łańcuchu zabójców, stręczyciele namawiający do wiecznej wojny, celowo zasłaniają życiodajne słońce i zmniejszają przezroczystość atmosfery przy pomocy zatykających płuca cząsteczek polimerów. Tysiące relacji dowodzą, że ten ekologiczny terroryzm poważnie zagraża zdrowiu społeczeństwa. Możecie z własnego podwórka również popatrzeć na to i zastanowić się głębiej. Niedawno odkryty dokument NASA z roku 1966, ja może tylko troszeczkę przybliżę, bo wiem, że później tych tekstów nie widać. No nieważne, widzę, coś mi się strony poprzestawiały, ale kiedy niedawno dokument NASA z 1966 roku dowodzi, że działania zmierzające do modyfikacji pogody zaczęły się już w latach 40. XX wieku. Czytamy w nim, istnieje ogromna motywacja do opracowania skutecznych środków umożliwiających zapobieganie destrukcyjnym działaniom pogody, a także wzmocnienie korzystnych aspektów. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób się naświetla te swoje działania, jako te niby, które mają być korzystne. Finansowe i inne korzyści dla ludzkości wynikające z możliwości modyfikowania pogody w celu zwiększenia zasobów wody, zmniejszania intensywności oświetlenia, powstrzymywania gradobić, łagodzenia tornad i hamowania huraganów byłyby bardzo duże. Zobaczcie Państwo, oni przedstawiają te swoje działania jako korzyści, które byłyby duże. Mówią o zwiększeniu zasobów wody, tylko teraz pytanie, jakich zasobów wody i skąd? Przecież nasza planeta to jest, działa, my się też poruszamy w pewnego rodzaju hydrosferze, czyli w pewnej wąskiej przestrzeni, która jest nasycona wodą, wodą w różnej postaci, w postaci ciekłej, płynnej i parowej. I stałej również, tak? I teraz jak można zwiększyć zasoby wody, które są de facto zamknięte? Przecież woda nie trafia do nas z kosmosu, ona tu jest na tej planecie. I to jest pewien układ zamknięty. Musimy w końcu sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli u nas leje, to są takie miejsca na tej planecie, gdzie tej wody nie ma totalnie. Są takie miejsca, gdzie przez lata w ogóle kropla wody nie spada. To jest pewien układ zamknięty. Jeżeli nie zrozumiemy, że w tym łańcuchu mamy określone miejsce, to nadużywanie i takie działania prowadzą do tego rodzaju anomalii. Zresztą zobaczcie Państwo, pod przykrywką tego, że ma być mniej tornad i tak dalej, nasze działania doprowadzają do tego, że tych tornad jest coraz więcej i pojawiają się w miejscach, gdzie ich do tej pory nie było, na przykład w Polsce, tak? Jeszcze może na razie na małą skalę, ale jednak, no na co mamy czekać? No przewidujmy, co się będzie działo, patrząc po objawach. To jest tak, jak kiedyś lekarze też przewidywali, patrząc po objawach, a dzisiaj nie. Dzisiaj mają procedurę, mają zapisane i ślepo, jak im każą, wykonują pewnego rodzaju mechaniczne działania. Bo mają korzyść, tylko teraz pytanie, jaką, na jak długo? Według tego raportu z 1964 roku US National Science, po polsku powiem, Krajowa Fundacja Nauki USA, powołała specjalną komisję do spraw modyfikacji pogody. Ale zobaczcie Państwo, to są celowe działania. W tamtych latach nie można było mówić o anomaliach pogodowych, tak? Później w czasie wojny wietnamskiej broń meteorologiczna służąca do rozsiewania chmur została wykorzystywana do sparaliżowania północno-wietnamskich linii zaopatrzenia. Także zobaczcie Państwo, te działania miały swoje realne zastosowanie w różnych sytuacjach jeszcze w XX wieku. Nowsza dokumentacja wskazuje na modyfikowanie pogody przez prywatne i rządowe agencje, w tym przez program huraganowego aerozolu i mikrofizyki Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W połowie roku 2012 naukowcy wystąpili o przyznanie 5 miliardów dolarów na realizację geoinżynieryjnego planu uwalniania co roku miliona ton pyłów w górnych warstwach atmosfery w celu ograniczenia światowej emisji gazów cieplarnianych. To, co ostatnio powiedziałem, te ograniczenie światowej emisji gazów cieplarnianych, jest to cytat z dokumentu, który miał uzasadnić racjonalność
wsypywania tych pyłów w naszej atmosferze. Skoro jest to tak otwarty program, wszystko odbywa się w zasięgu wzroku bezpośrednio nad naszymi głowami. Dlaczego w kręgach akademickich oraz w oficjalnych i alternatywnych mediach panuje w tej kwestii prawie kompletna cisza? Co jest o tyle dziwne, że niezwykle środowisko naukowe i prasa są rzekomo zawsze tam, gdzie chodzi o bezinteresowne dochodzenie oraz rozpowszechnianie informacji i idei w interesie publicznym. No ci z Państwa, którzy oglądali Wzrost, wiedzą dobrze o tym, że media są piątą kolumną i są sterowane tak naprawdę. Ktoś, kto chce pokazywać pewne informacje niewygodne dla tych, którzy pociągają za te sznurki, to bardzo szybko kończy prawo funkcjonowania w tym układzie, w tym systemie, który został stworzony po to, żeby czerpać korzyści z pracy tysięcy, milionów wręcz ludzi tak naprawdę. Pokazując pracę jako wartość nadrzędną, nie jako wartość samą z siebie. Wartość taką, za którą się bierze pieniądze, bo to o to tutaj chodzi, a pracą jest wszystko tak naprawdę. Tylko ta praca, za którą się płaci, jest pracą szanowaną, ta, za którą się nie płaci, nie. No ale to już mniejsza o większość, nie będę tutaj wchodził w dywagację. Jak podkreśla Michael Husodowski, jest to ciekawy też naukowiec, w Nieznanym Świecie jest też jego artykuł troszeczkę wcześniej, Historia amerykańskich szwadronów śmierci. On bardzo ciekawy, jest pan profesor, bardzo ciekawie pisze na te rzeczy. Tutaj chyba nie muszę dużo mówić, szwadrony śmierci to są takie organizacje paramilitarne tworzone w krajach, co do których Stany mają pewne interesy i pod przykrywką właśnie grup przeciwstawnych dla opozycji, która jest niewygodna dla rządów Stanów, no tworzą tam takie ugrupowania militarne, szkolą ich tam i tak dalej. Wiadomo, skąd idą na to pieniądze, tak? Jak podkreśla Michael, geoinżynieria manipuluje w zakresie pogody i jest to tak zwane naukowe tabu. Chociaż możliwość oddziaływania na klimat lub środowisko w ramach działań wojskowych i wywiadowczych jest milcząco akceptowana, nigdy nie jest poważnie traktowana. Analitycy wojskowi są niemi w tej sprawie, meteorolodzy nie badają tej sprawy, zaś ekolodzy są zajęci tematem globalnego ocieplenia i protokołu z Kioto. Ta sytuacja przyczynia się do szerzenia się intelektualnej bierności i naiwności w kręgach naukowych i dziennikarskich, które w połączeniu z dobrze finansowanymi działaniami promującymi teorię globalnego ocieplenia powodowanego przez CO2 ostatecznie zagrażają racjonalnemu myśleniu i wymianie poglądów w szerszej sferze publicznej. Kłopot z normalnością. Kiedy określone osoby podzielają pewne wyobrażenia na swój temat, a także na temat swojego zawodu oraz całego społeczeństwa i kultury, jak to ma miejsce w przytłaczającej liczbie przypadków wśród naukowców lub dziennikarzy, zwykle wyznają także związaną z tym ideologię, w tym samym podstawę, która sprawia, że pewne poglądy i przekonania mogą być łatwo akceptowane bądź odrzucone. Koncepcje sprzeczne z takimi przekonaniami są niedopuszczalne. Co więcej, uzależnienie od finansowania przez fundacje w połączeniu ze sztywnymi procesami zatrudniania i oceny środowiska powodują, że idee i badania stanowiące wyzwanie dla tego systemu w rzeczywistości nie stanowią dla niego zagrożenia. Dla kogoś, kto pracuje w środowisku akademickim, strach przed odrzuceniem, rozmawialiśmy sobie już wcześniej, drodzy Państwo, o strachu, także myślę, że nie ma sensu tutaj się więcej na ten temat rozwlekać, ale ten wszechobecny strach powoduje to, że ludzie się podporządkowują. I uznaniem za wariata odgrywa dużą rolę w autocenzurze. Ja tylko powiem jedną rzecz. Jednym z elementów zdrowia według definicji WHO jest też tak zwana aprobata społeczna, środowiska, w którym człowiek się znajduje. Więc tak się ją urabia, żeby być w tym momencie, ludzie chcą być akceptowalni. Dlatego się podporządkowują pod pewne stereotypy powszechnie przyjęte za tak zwane normalne.
Nigdy całkowicie nie zanegowałem zjawiska chemicznych smug na niebie ani raportów działaczy badających to zjawisko. Jednak sama idea tego nikczemnego programu była tak niepokojąca i surrealistyczna, że jeszcze kilka lat temu szukałem w internecie bez przekonania różnych, jak się wydawało, sprzecznych informacji przekazywanych przez badaczy chemicznych smug na niebie i sceptyków, aby uciszyć swoje obawy. Uznałem, że jeżeli w tych doniesieniach jest coś naprawdę, to będą one analizowane przez uniwersyteckich badaczy i niezależne postępowe media o lewicowych sympatiach oraz inteligencję, na których opierałem się, budując swój światopogląd. A propos lewicowych pewnych działań, będę chciał na Państwu coś na koniec powiedzieć. Prawdziwym problemem, wyraźnie artykułowanym przez agencję ONZ, noblistów oraz środki przekazu, jest nadmiar dwutlenku węgla, który przyczynia się do topnienia lodowców, podnoszenia się poziomu mórz i gwałtownych wydarzeń pogodowych. Dopiero w 2010, kiedy natknąłem się na film dokumentalny Co oni u licha rozpylają, przekonałem się, że istnieją nie tylko skoordynowane geoinżynieryjne programy, ale i że mają one szeroki zakres i duże znaczenie dla życia na Ziemi. Niewykluczone, że obok rzekomego globalnego ocieplenia wywołanego przez CO2, geoinżynieryjne programy mające rzekomo ograniczyć ten proces w rzeczywistości stanowią największe zagrożenie dla ludzkości i środowiska. Niczym firma Monsanto, która stara się kontrolować wszystkie aspekty rolnictwa i tym samym nasz fizjologiczny makijaż, armia USA wytyczyła sobie cel w postaci kontrolowania pogody przy pomocy oddziaływania na atmosferę około roku 2025. Drodzy Państwo, ponieważ mówimy o zdrowiu, bo to się przekłada również na nasze zdrowie jako poszczególnych jednostek biegających po tej planecie, ale zobaczcie, czyż nasze działania pod postacią spożywania takich, a nie innych pokarmów, nie są identycznymi działaniami. Manipulowania środowiskiem we własnych jelitach po to, by utrzymać to, bo te drobnoustroje, które już się tam namnożyły, one będą zmieniały środowisko, żeby stworzyć sobie jak najdłużej optymalne warunki do rozwoju. A ktoś kiedyś mądry powiedział, jak na górze, tak na dole. Tylko pytanie, czy to jest zdrowe podejście. Żyjąc w tropikalnym klimacie i spędzając dużo czasu na zewnątrz, w końcu stałem się obserwatorem nieba. W wyniku dokładniejszej obserwacji oraz coraz trudniej jest mi ignorować działalność licznych samolotów latających na dużej wysokości i pozostawiających za sobą smugi, które w ciągu kilku godzin rozszerzają się i łączą, tworząc ogromne chmuropodobne formacje, które łatwo pomylić z czasem naturalnie występującymi kumulusami. Ustaliłem, że przez większą część roku było to prawie codzienne zjawisko, inicjowane przez samoloty, które latają czasem wzdłuż dziwacznych trajektorii. Ja powiem Państwu, że od jakiegoś czasu staram się pomóc mojemu przyjacielowi znaleźć pracę. Jest pilotem, ma licencję zawodową, nie ma wylatanych godzin. Wiecie, jaki ma problem, żeby móc wylatać godziny potrzebne do uzyskania konkretnych tam pułapów? Musi płacić za paliwo, musi płacić, nająć się. To są kolosalne pieniądze. A tutaj, ktoś za to płaci, tak? Latają sobie tylko po to, żeby rozpylać coś tam. Ale to kosztuje, bo trzeba zapłacić pilotowi, i na to pieniądze są. Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Kiedy skontaktowałem się z... Ja tutaj powiększę, bo akurat to jest ta strona... Kiedy skontaktowałem się z Federalnym Zarządem Lotnictwa Fort Lauderdale, w dniu, w którym wystąpiła szeroko zakrojona aktywność lotnicza tego rodzaju, zostałem pocieszony przez przesadnie uprzejmego agenta FAA, że te smugi to tylko para wodna i że rozpraszanie jakichkolwiek substancji kilka mil nad głową miałoby pomijalne skutki na poziomie gruntu. Chociaż prawdą jest, że silniki odrzutowe mogą wytwarzać krótkotrwałe pióropusze zbliżone wyglądem do cirrusów pod wpływem spalin wydobywających się z układu wydechowego, występowanie tego procesu, kiedy już uświadomiłem sobie jego istnienie, wydawało mi się bardzo nietypowe. Dlaczego? Dlatego, że przy normalnym spalaniu z silnika bardzo szybko ta smuga się rozchodzi, bo przeważnie to są skraplające się krople wody i spary. A przy rozpylanych różnych środkach te smugi się nie rozchodzą. One rozchodzą się, zasłaniają całe niebo, tworząc jednolity taki... spojrzyjcie Państwo na to, bo ja się wyczuliłem na ten temat rok temu.
jadąc do Tuczna, kiedy mój znajomy zwrócił mi na to uwagę, bo do tamtego roku, powiem szczerze, lekceważyłem to sobie. A myślę, że to ma ogromne również znaczenie na to, jak funkcjonują nasze organizmy. Aktywiści śledzący poczynania w zakresie geoinżynierii twierdzą, że niewytłumaczalne i często niebezpieczne mikroskopijne cząstki metali ciężkich, powszechnie występujące w naszym powietrzu, szczególnie aluminium, pochodzą z tych długo utrzymujących się w powietrzu smug. Liczne próbki powietrza uzyskane ostatnio przez działaczy z lasengewicz.com potwierdzają to zjawisko. Ja Państwu poszerzę, powiększę, mam nadzieję, że to będzie widać, żebyście mogli sobie ewentualnie w internecie sprawdzić. O, to będzie tutaj. To jest ta pełna nazwa. Ja nie znam angielskiego, także nie będę tutaj kręcił. Możecie Państwo sobie to, mam nadzieję, że to będzie na tyle widoczne. Ewentualnie te osoby, które się zgłoszą, to ja te linki z tego artykułu Wam powysyłam, żebyście mogli w internecie sobie z całym tematem troszeczkę więcej się zapoznać. Pod koniec roku 2011 moja 6-letnia córka cierpiała na długotrwałe dolegliwości dróg oddechowych, które skłoniły mnie do wysłania małej próbki jej włosów do analizy laboratoryjnej. Wyniki wykazały wysoki poziom aluminium. To było niepokojące, biorąc pod uwagę, że otrzymywała ona skrócone dawki szczepionki, piła wodę z najnowocześniejszego filtru odwróconej osmozy i jadła tylko ekologiczną żywność. Drodzy Państwo, a kto z nas dzisiaj się tak odżywia? Ten człowiek, ponieważ go na to stać, a zobaczcie, mimo to jego córka we włosach miała w składzie aluminium, którego tam być nie powinno jako pierwiastka ciężkiego. Jej pediatra wyraził zdziwienie i zapytał, czy używamy w domu aluminiowych naczyń. Nie był w stanie zaoferować żadnego racjonalnego wyjaśnienia i ograniczył się do przepisania popularnego antybiotyku na kaszel. Chociaż jej dolegliwość mogła mieć inne podłoże, nie mogłem uwolnić się od myśli, że często niejasne i dziwaczne projekty rządowe opisywane przez ludzi spod znaku tzw. teorii spiskowych właśnie uderzyły w nasz dom. Mniej więcej w tym czasie zaproponowałem szefowi mojej katedry zaproszenie współreżysera filmu. Ja tutaj Państwu też podniosę do góry, żebyście sobie po angielsku nazwę wrzucili na YouTube'a. I to jest tutaj. Współreżysera Witwatz i to jest What in the World Are They Spraying? To jest tutaj, tak? Także jak ktoś, tak jak mówię, odezwiecie się, na maila wrzucę dla chętnych. Michaela Murphy'ego w celu projekcji jego filmu i wygłoszenia przezeń publicznego wykładu w kampusie. Nieco wcześniej tamtego roku mój kolega gościł De Franklina Lopeza, reżysera End Thief, prowokującego filmu dokumentalnego, przedstawiającego poglądy radykalnego działacza ochrony środowiska i pisarza Erika Jansena, który porównuje skutki wytwarzania CO2 z najcięższymi formami kolonialnego wyzysku i nazistowskich zbrodni wojennych, propagując jednocześnie przemoc i wandalizm w celu tak zwanego uratowania Ziemi. Teraz pytania, uratowania kogo i za jaką cenę? Pokaz cieszył się dużym powodzeniem wśród wykładowców i studentów. W tym czasie do katedry naszego wydziału dołączył utalentowany dokumentalista, którego twórczość stała się platformą do ogłoszenia antropogenicznego, spowodowanego przez działalność gospodarczą człowieka, globalnego ocieplenia oraz konieczności zmiany stylu życia w celu powstrzymania go. Przyjąłem zapewnik, że uniwersytet jest miejscem, w którym można prezentować, analizować i rozważać nawet najbardziej kontrowersyjne idee. Jednak po przesłaniu mojemu przełożonemu linku do filmu Vivac, powiedziano mi bez ogródek, to skrajnie prawicowa propaganda. Po długiej i spokojnej wymianie poglądów okazało się, że nie ma widoków na moralne lub finansowe wsparcie, co zniechęciło mnie do szukania innych, związanych z Uniwersytetem źródeł finansowania. Wsparty rezygnacją Murphy'ego i z honorarium
Zrobiłem, co mogłem, aby doprowadzić do jego wizyty w kampusie w celu wystąpienia przed jedną z moich grup studenckich i przedstawienia swojego filmu szerszej publiczności. Pokazy oraz sesje pytań i odpowiedzi zostały bardzo dobrze przyjęte, szczególnie przez studentów, którzy potrafią wyczuć bójdę na odległość. Pomimo reklamy, pokazu i osobistych zaproszeń, żaden z moich kolegów, profesorów, nie przybył na pokaz, co dało mi wiele do myślenia. Ta historia pokazuje, że ograniczoność wymiany informacji i poglądów na uniwersytecie, który twierdzi, że posiada wyłączność i licencję na to, co jest prawdą i wiedzą, nie różni się od tej, jaka istnieje wśród szerokiej opinii publicznej, która podziela zazwyczaj idee i założenia zakorzenione w tzw. kręgach akademickich. W rezultacie w środkach masowego przekazu i w postępowych mediach hipotetyczne ekologiczne zagrożenia ze strony CO2 stały się domyślnym kierunkiem rozumowania w zakresie zagadnień dotyczących środowiska, wytyczając ramy do prognozowania i interpretacji ekstremalnych warunków pogodowych. Myślę, drodzy Państwo, że wnioski się nasuwają same. Ja swego czasu, kiedy jeszcze nie wyrzucono mnie z BOR-u, po tym jak pierwszy raz tam wygrałem sprawę i wróciłem, miałem spotkanie z przyszłymi oficerami w ramach kilkutygodniowego, naprawdę kilkutygodniowego, dla mnie to jest trochę żenada, bo ja 4 lata biegałem, żeby zostać oficerem. Teraz już to jest dłuższy, bo prawie 2-miesięczny kurs, ale no wtedy to było dosłownie parę dni i w ramach tego tak zwanego kursu miałem 3 godziny wykładu na temat inwentaryzacji w instytucjach państwowych. No ileż można gadać o inwentaryzacji? No trafił się jeden chłopak, który kiedyś w jakiejś tam podkomisji uczestniczył, więc była tam z nim dyskusja, reszta po prostu słuchała jak przepraszam za wrażenie, świnia grzmotu, więc co miałem tam opowiadać im o czymś, co jest zupełną teorią? Po prostu puściłem im film doktora Rata z wykładu w Austrii, to jest 40 minut, ja to zawsze na koniec w tym elementarzu pokazuję, wystarczy wrzucić na YouTubie hasło doktor Rat, myślnik kartele i to jest takie 40 minut na temat tego, co się działo na świecie, skąd, co zrobiło IG Farben, kto jak sfinansowało dojście Hitlera do władzy, jak opatentowali na związkach azotu te związki, którymi truto później ludzi, później te same związki i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? No jeden gościu, który chronił akurat jednego z wicepremierów, po prostu, no, przepraszam za wrażenie, gościu, który na telefon został w jego ochronie, że tak powiem, szefem, no lekceważył to. To ja nie będę używał określeń, jak ja określam tego rodzaju typ zachowania, ale przynajmniej nie przeszkadzał, tak? Też szanuję tego rodzaju postawę, jego droga, trudno. W każdym bądź razie reszta słuchała. I co było ciekawe, ja puściłem ten filmik po to tylko, żeby poszerzyć ich horyzonty myślowe, po to, by zaczęli sami wyciągać wnioski. Po tym filmiku podeszło do mnie 2 i pytają się mnie, panie majorze, co my mamy z tym zrobić? Wiecie co, tak popatrzyłem na nich i to jest między innymi też kwestia tego, dlaczego prowadzę te programy. Ja nie będę dawał państwu gotowych rozwiązań. Tak samo jak im i powiedziałem do nich w ten sposób, słuchajcie, gdybyście byli kapralami, to bym wam dokładnie powiedział, co macie robić, ale wy za chwilę będziecie oficerami. Dostaliście pewnego rodzaju zalążek początkowy wiedzy, to od was zależy, co z tym zrobicie. Czy wykorzystacie to, czy dzięki temu ten świat będzie lepszy i piękniejszy, tak jak to sobie marzył mój dziadek, czy nie? Dlatego też prowadzę te programy. Nie dając państwu gotowych rozwiązań, ale mam taką jedną wielką, ogromną prośbę z mojej strony. Nie wiem, czy państwo oglądaliście taki, uważam, świetny film, który w pewien sposób argumentuje powstawanie różnego rodzaju marketingów sieciowych, ale mi nie chodzi o marketing sieciowy. Marketing sieciowy ma z założenia generowanie jakiegoś tam zysku. Zawsze są jakieś korzyści w każdym bądź razie, ale mi chodzi o jedną rzecz. Film pod tytułem Podaj dalej. Chłopiec, który wymyślił ideę na lekcji, pan nauczyciel mówi, wymyślcie coś, co by zmieniło świat. Jedne dzieci zbierały śmieci, drugie książki, przekazywały sobie różne fajne sentencje, a jeden taki chłopaczek wymyślił zabawę pod tytułem Podaj dalej. I miał okazję wyjaśnić, na czym to polega. Polegało to na tym, że pomóż 3 ludziom w życiu,
ale w taki sposób, jaki oni będą pomocy potrzebowali. Nie w taki sposób, jak tobie się wydaje, tylko w taki, jaki oni potrzebują. Chłopiec myślał, że ta jego zabawa umarła, że ona przestała funkcjonować. Okazało się, że trafił reżyser, dostał Jaguara od biznesmena i tak dalej. Bardzo fajny film, ale pokazuje pewną ideę. Film się kończy tragicznie, bo on tej swojej trzeciej osobie, której chciał pomóc, to był taki kolega bardzo szykanowany i bity przez takich, można powiedzieć, łobuzów, wszedł w drogę i został poczęstowany nożem. Chłopiec ginie. Ale ta idea jest naprawdę bardzo piękną ideą. Dlaczego o tym mówię? Bo moja prośba jest taka, drodzy Państwo, jeżeli nie wiecie co, nie wiecie jak, niektórzy z Państwa robicie pewne rzeczy dla siebie i to już jest super, bo to jest najlepsze, co może być, bo swoją postawą dajecie przykład innym. I oni w końcu zaczną się zastanawiać nad tym, że coś w tym jest. Ale moja prośba polega na tym, podaj dalej. Podaj dalej to znaczy, powiedz innym, o takim programie, który prowadzę, żeby po prostu usiedli i posłuchali. Czasami ludzie spotykają się, piją gorzałe, gadają o dupie maryni, przepraszam za wyrażenie, ale często tak jest. A te treści naprawdę, które nawet jak nic nie zrobi z tych treści, to jest takie ziarno, które gdzieś tam rzucone kiedyś zakiełkuje. I moja prośba jest taka, żebyście Państwo znaleźli w sobie na tyle odwagi, by raz w miesiącu zaprosić kogoś, kto rzeczywiście odsłucha chociaż jeden program prowadzony przeze mnie, albo pogada z wami. Nie ma znaczenia. A może razem odsłuchacie tego programu? No nie wiem, to już inwencja należy do Państwa. A to jest taka moja prośba przy okazji, tak mi się to teraz skojarzyło. Kiedyś tam miałem o tym powiedzieć. I jestem ciekawy Państwa reakcji. Ciekawy jestem reakcji ludzi, których będziecie zapraszali do słuchania tych programów. Jak się ze mną jeszcze podzielicie tymi wrażeniami, to będę niezmiernie wdzięczny. I wracamy do artykułu. Mechanizm wrzawy związanej z dwutlenkiem węgla. Znaczna część badań i PR-owskich public relation akcji konwencjonalnych grup ekologicznych głoszących zgubny i trujący charakter CO2 jest finansowana przez czołowe fundacje filantropijne. W cudzysłowie filantropijne. Jest to jeden ze sposobów zagłuszania innych, jednoznacznych i dobrze udokumentowanych wyjaśnień zjawisk pogodowych, a nade wszystko uzasadnienia programów geoinżynierii i modyfikacji pogody. Głównym powodem trwałości teorii zmian klimatycznych jako skutku emisji CO2 jest zaufanie do jej zwolenników i co za tym idzie bezkrytyczna akceptacja jej założeń przez główny nurt i rzekomo alternatywne, czyli postępowe media oraz ograniczona wiedza na temat lipnej nauki bazującej często na naciąganych pomiarach i danych. To, że małej grupie naukowców zajmujących się klimatem i pozornie bezstronnym agencjom ONZ, takim jak Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, udało się przekonać znaczącą liczbę liderów kształtujących opinię publiczną i decydentów, iż atmosfera podgrzewa się z powodu znikomego wzrostu w niej ilości dwutlenku węgla, jest wyczynem, który wymagał sporych zasobów i skoordynowanego działania. Dodałbym, że na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. Poniższy cytat z półautobiograficznej książki Sekret historii ekonomicznego Hitmana Johna Parkinsa stanowi wymowny przykład tego, jak teoria na temat zmian klimatycznych wywoływanych przez CO2 staje się głęboko zakorzenionym elementem światopoglądu pozornie dobrze poinformowanej osoby. Sprawdziłem zegar na szafie. I świadom tego, że romansowałem zbyt długo, ruszyłem pod prysznic. Przechodząc obok radia, przełączyłem je na lokalną stację NPR. Nagle słowa spikerki radiowej przykuły moją uwagę. W ciągu niespełna 100 lat, powiedziała, wszystkie drzewa klonowe i jesienne liście znikną z Massachusetts. Według najnowszych badań naukowych globalne ocieplenie uczyni nasz klimat podobny do tego, jaki jest w północnej Karolinie. Tak więc, westchnęła, cieszcie się tegorocznym widokiem. Wkrótce możemy już go nie mieć.
Stałem przez chwilę, patrząc przez okno w łazience. Na dworze stary, czerwony klon rosnący obok domu skłonił się na wietrze i jego gałęzie zaszorowały o ścianę. Ten znajomy dźwięk zabrzmiał jak jakaś zapowiedź, agonalne rzężenie. Poczułem się kompletnie rozbity. To był cytat. Pod maską niektórych głównych popleczników zmian klimatu kryją się bardzo dobrze finansowane skupiska podmiotów związanych z największymi dobroczynnymi fundacjami filantropijnymi. Fundację Rockefellera, myślę, że Państwo już słyszeliście nieraz o tym, tak? Są czołowymi graczami kryjącymi się za działalnością i propagandą głoszącą antropogeniczność globalnego ocieplenia. Na przykład w roku 2009 Fundacja Rockefeller Family Foundation dała 3,5 miliona dolarów organizacji Grace Communication Fund. Drodzy Państwo, proszę, ja wiem, że to śmieszne, jak ja czytam po angielsku, ale słuchajcie mnie sercem, nie patrzcie na to z poziomem intelektu, bo ja angielskiego nie znam. Która buduje partnerstwo i opracowuje innowacyjne medialne strategie zwiększania świadomości społecznych relacji między żywnością, wodą i systemami energii. W tym samym roku Rockefeller dał 775 tysięcy dolarów Radzie Obrony Naturalnych Zasobów, w której programie znajduje się ograniczenie globalnego ocieplenia i tworzenie przyszłości czystej energii. Kolejne 650 tysięcy dolarów trafiło do Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody, 350 tysięcy dolarów do Ośrodka Strategii Klimatycznych, a 200 tysięcy dolarów do Klubu Sierra. Co może wydawać się dziwne, te organizacje są tak sowicie finansowane dlatego, że promują umiar, a nawet programy depopulacyjne. Mówią wspólnym głosem, że zmiany klimatyczne są powodowane przez promującą emisję CO2 rozdmuchaną konsumpcję człowieka. Co ciekawe, to hojnie finansowane grupy całkowicie ignorują rzeczywiste zagrożenie dla środowiska ze strony geoinżynierii, źle zaprojektowanych elektrowni jądrowych, bezmyślnego rozpylania zubożonego uranu i rozpowszechniania genetycznie modyfikowanych organizmów poprzez wprowadzanie ich do żywności. Wiodącym rzecznikiem histerii globalnego ocieplenia wywołującego przez CO2 jest pisarz naukowy i dziennikarz Bill McKibben, który nadzoruje popularny portal obrońców przyrody 350.org. McKibbenowi udało się przekonać zarówno młodych, jak i starych do zwrócenia uwagi na naukowe twierdzenie, że poziom dwutlenku węgla w atmosferze rośnie z niskiego poziomu 300 do 400 części na milion ogólnej ilości gazów atmosferycznych, złowieszcze 0,01%. Jego działalność to imponujące osiągnięcie z dziedziny PR-u. Co jednak ważniejsze, jego błazeństwa sprytnie uwierzytelniają pogląd, że najbardziej ekstremalne zdarzenia pogodowe należy przypisać niebezpiecznym poziomom emisji CO2. Ta hipoteza stała się centralną częścią potężnej machiny generującej opinie, tak jak deklaracje eugeników pragnących stworzyć w ubiegłym wieku wzorcową nordycką rasę. Nie jest przypadkiem, że tamci naukowcy i publicyści byli finansowani przez część tych samych darczyńców. Ja może zacytuję to jeszcze raz. Ta hipoteza stała się centralną częścią potężnej machiny generującej opinię, tak jak deklaracje eugeników pragnących stworzyć w ubiegłym wieku wzorcową nordycką rasę. Nie jest przypadkiem, że tamci naukowcy i publicyści byli finansowani przez część tych samych darczyńców. Projekt McKibbena 350.org jest publicznym wizerunkiem jego funduszu. One Sky Education Fund, który od czasu jego powstania w roku 2007 do 2009 zgromadził blisko, i tutaj uwaga drodzy Państwo, 5 milionów dolarów w formie darowizn od instytucji i od innych fundacji i składek publicznych. No życzę każdej fundacji, żeby w ciągu 2 lat zebrała 5 milionów dolarów, tak? W roku 2010 Fundacja Rockefeller Brothers Fund przekazała One Sky 200 tysięcy dolarów.
Kluczowa naukowa rada, na której McKibben opiera swoje złowieszcze ostrzeżenia na temat zmian klimatu, cel atmosferyczny CO2, dokąd powinna zmierzać ludzkość, napisany został wspólnie z naukowcem NASA Jamesem Hansenem. Była ona częściowo sfinansowana przez Fundację Rockefellera. W rzeczywistości to nie jest żadna praca naukowa, ale zbiór wezwań do podjęcia drastycznych społecznych i politycznych działań na rzecz powstrzymania dalszej emisji CO2. Zachowanie klimatu, do którego ludzkość jest przyzwyczajona, twierdzą autorzy, wymaga zaprzestania emisji węgla do atmosfery z większości pozostałych paliw kopalnych. Niezależni badacze i dziennikarze twierdzą, że takie postulaty oparte na związku emisji dwutlenku węgla ze zmianami klimatu, z których wiele jest już lokalnie wdrażanych w niektórych stanach USA, ograniczą rozwój przemysłowy i w konsekwencji wzrost gospodarczy niemal każdego rodzaju i zmuszą do łamania praw własności, zapoczątkowując nową erę niemal feudalnego uciemiężenia. McKibben i 350.org są wyrazistym przykładem wspieranych przez fundację placówek promocyjnych, które idąc śladami Edwarda Bernaysa zmieniły pod koniec lat 1990 postrzeganie przez społeczeństwo spraw dotyczących pogody i klimatu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku członków inteligencji, którzy bezwiednie akceptują dane liczbowe przedstawiane im przez takich ludzi jak McKibben i były prezydent USA Al Gore, którzy rutynowo okazują propagandę dla nauki i dobra publicznego, trąbiąc o nieuchronności skutków wątpliwej teorii. W rezultacie teoria sprawczej roli antropogenicznego CO2 zawładnęła centralną sceną i nie dopuszcza do głosu bardziej prawdopodobnych przyczyn niezwykłych, ekstremalnych wydarzeń pogodowych. Drodzy Państwo, ja jestem za tym, co tutaj piszę. Dlaczego? Dlatego, że tak jak w organizmie, nie ma jednej przyczyny zaistnienia w organizmie danego stanu, bo to jest pewien układ naczyń połączonych i zespół różnych przyczyn tak naprawdę. Tak samo tutaj nie można zwalać winy tylko i wyłącznie na CO2. Tak naprawdę CO2 kiedyś na tej planecie też było dużo, była epoka lodowcowa, no to się wszystko miesza w pewnym układzie. Tylko teraz pytanie, czy my przypadkiem poprzez takie działania nie przyspieszamy pewnych procesów, wręcz nawet nie podcinając gałęzi, na której siedzimy? Bo proces ewolucji i zmian, co prawda dzisiaj nastąpiło przyspieszenie, ale myślę, że nie ponad miarę i nie jest coś takiego, że nigdy nie dostaje nikt większych zadań niż te, które jest w stanie wykonać. Ale jeżeli sobie sami zrobimy kuku, to jestem ciekawy, jak będzie dalej ta przyszłość wyglądała. Wracamy do artykułu. Kawałkowanie umysłu przez konformizm. Bezkrytyczna akceptacja przez intelektualne społeczności koncepcji zmian klimatu powodowanych przez CO2 ma znacznie mniej wspólnego z jej wiarygodnością lub solidarnością naukową. Ta nauka jest zbyt nieprzejrzysta dla przeciętnego człowieka, a towarzyszące jej braki i zastrzeżenia są rutynowo i oszukańczo bagatelizowane. Niż z jej wszechobecnością oraz naiwną wiarą w sprawiedliwe i równe tworzenie i upowszechnianie wiedzy naukowej. To rozumowanie wygląda mniej więcej tak. Gdyby niezwiązane z CO2 wyjaśnienia nietypowych wzorców pogodowych istniały, wówczas pomocne i bezstronne fundacje dostrzegłyby ich wartość i sfinansowały odpowiednie badania naukowe. Jak uczy historia współczesnej... Spojrzałem na zegarek trochę, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie już kawałek. Jak uczy historia współczesnej medycyny, psychiatrii, eugeniki i publicznej edukacji, dominującym paradygmatem nie jest ten, który jest najważniejszy i prawdziwy, ale ten, który jest najlepiej finansowany. Jak uczy historia współczesnej medycyny, psychiatrii, eugeniki i publicznej edukacji, ja bym dodał do tego również i biznesu, dominującym paradygmatem nie jest ten, który jest najważniejszy i prawdziwy, ale ten, który jest najlepiej finansowany. Drodzy Państwo, znamy mnóstwo cudownych pomysłów, które zmieniłyby świat, ale z racji braku dofinansowania po prostu nie ujrzały światła dziennego albo leżą gdzieś głęboko w szufladach po wykupieniu tychże pomysłów od ich autorów.
Chociażby, tak jak już Państwu kiedyś mówiłem, pomysł pana Łągiewki na zderzaki, które przy 60 na godzinę bez sił odśrodkowych powodują zatrzymanie się pojazdu i bez uszkodzeń. No któż by na tym zarabiał? Przecież nie zarabiałyby warsztaty, nie zarabiałyby szpitale itd., itd. Ludzie mają chorować, ludzie mają się zabijać, ludzie mają cierpieć, bo to jest po prostu biznes. Ten system jest oparty na tego rodzaju bardzo niskich wibracjach. O tym już sobie nieraz mówiliśmy. I zacytuję to, co kiedyś powiedziałem w jednej takich naukowych, książek z nauk ścisłych. Gdyby na świecie był człowiek o niewyobrażalnie wielkich pieniądzach, któremu zależałoby na tym, że 2 plus 2 to jest 5, a nie 4, to do dnia dzisiejszego byśmy w to wierzyli. Jak myślicie Państwo, są tacy ludzie na tej planecie? Ci, którzy twierdzą, że nie, odsyłam do książki Wojna o pieniądz 2. Lecimy dalej. To całe przedsięwzięcie jest PR-owskim zamachem stanu na ogromną skalę, który zawładnął nie tylko sercami i umysłami opinii publicznej, której część wciąż pozostaje sceptyczna wobec tej teorii, ale co gorsze, porwał również wykształconych liderów opinii, którzy dopuszczają się mistyfikacji, wzmacniając je swoją pozycją i tytułami. Nawet ci, którzy mają wątpliwości co do panującego wyjaśnienia zmian klimatycznych, rzadko mówią szczerze z obawy przed gniewem kolegów, przez co utrwalają sferę zawodową, która bardziej przypomina stalinowską inkwizycję niż taką, w której panuje wolna i otwarta debata. Aby pozostać przy zdrowych zmysłach oraz zachować reputację i zawodowy status, należy umieć ocenić wartość dostosowania się do niesprawdzonego przekonania głoszonego przez ekspertów i ich rzeczników i jednocześnie okazać nadmierny sceptycyzm wobec oczywistych zjawisk życia codziennego, bez względu na to, jak dobrze byłoby ono udokumentowane i alarmujące. Może zdarzyć się tak, że coraz rzadziej będziemy cieszyć się słonecznymi dniami. Burze mogą być głównie sztucznego pochodzenia i w ciągu niespełna jednego pokolenia u nastolatków może zacząć występować choroba Alzheimera. Ale czy dla ostrzegania przed tym warto narażać swoją zawodową i społeczną pozycję? Drodzy Państwo, tutaj dla tych, którzy chcieliby coś więcej na ten temat, linki na dole, dla tych, którzy się odezwą, ja oczywiście te linki poprzesyłam. Myślę, że na dzień dzisiejszy wystarczy. Ja nieraz położyłem na szali swój autorytet, karierę zawodową taką, bo tak naprawdę coś takiego jak kariera nie istnieje. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby w momencie, kiedy człowiek, no oczywiście kobiety się nie golą przed lustrem, ale kiedy się człowiek spogląda sobie w oczy przed lustrem, to żeby w to lustro nie pluł. I moja taka druga prośba, bo powiedziałem Państwu o pewnych rzeczach lewicowych. Tutaj kiedyś na Forum Wolnej Ludzkości dosyć mocno zastanawialiśmy się nad stworzeniem jakiegoś bardzo takiego sformalizowanego ruchu. No i doszliśmy tam w grupie do wniosku, że żadnej partii nie będziemy tworzyli, bo partie się źle kojarzą. Ale powiem szczerze, w okresie przejściowym, w jakim jesteśmy, bez jakiegoś ruchu opartego o działania i realia usankcjonowane w sposób taki, powiedziałbym, a la partia, tak? No nie będziemy mieli możliwości wpływu na żadnego rodzaju, że tak powiem, działania. Oczywiście, nie to jest celem i ideą. Tak, ale wykorzystać to jako narzędzie. Drodzy Państwo, jak wejdziecie sobie, ja się często zastanawiałem, gdzie, żeby chociażby, z jaką partią mi najbliżej będzie po drodze, tak? Bo jedna ma to fajnego, co mi się podoba, druga ma tamto, to są tylko założenia programowe. De facto wszędzie później, jak się później okazuje, chodzi o kasę. I podobnie było z Kaczyńskimi. Oczywiście nie mówię źle o zmarłych, ale wszędzie jest biznes. Walczą z korupcją, walczą z układami, z nepotyzmem, a jak przyszło co do czego, to później dokładnie to samo robili. Układy, nepotyzm, ustawianie na stołkach swoich własnych ludzi według własnego klucza, po to tylko, żeby trzymać władzę. To nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o to, żeby, tak jak to kiedyś mój dziadek powiedział, żeby ci młodzi czynili świat lepszym dla nas durnych, dla nas, którzy no, na tym świecie funkcjonują przez tyle lat i życie się rozwija, to jest proces zmian. I powiem tak, może to przypadek, chociaż ja nie wierzę w przypadki. Znajomy zaprosił mnie na taki kongres Unii Lewicy,
I co mnie uderzyło? Skrót, o czym sobie dopiero zdałem sprawę, to jest ul. Dzisiaj pszczoły giną, umierają w naprawdę dużymi rodzinami. Wiecie Państwo, kiedyś Einstein powiedział, że przeżyjemy 2-3 lata, jak umrze ostatnia pszczoła. Logo mają zbliżone do klastra miodu. Mi się aż chciało, że tak powiem, powiedzieć, żeby dokleić tam jakąś pszczółkę koło tego. Trzy kolory, biały, zielony i czerwony. My jako Państwo mamy dwa kolory, biel i czerwień. I zobaczcie, jak popatrzycie sobie na układ naszych czakr i kolory, to czerwień to jest czakra podstawy, biel to jest czakra korony, zieleń to jest czakra serca. I ja dopiero sobie uzmysłowiłem to w momencie, kiedy siedziałem tam na tym spotkaniu. I to, co sobie mówimy teraz o epoce serca, że to, co idzie z dołu, powinno przejść przez czakrę serca. To, co idzie z góry, czyli intelekt, duchowe elementy i tak dalej, przez czakrę serca, żeby ten czwarty poziom miał realne zastosowanie. I ja ostatnio zostałem nawet przyjęty do Rady Krajowej tegoż ugrupowania i jeżeli tutaj mogę być wyrazicielem różnych opinii, oczywiście jeżeli ktoś będzie chciał, proszę się zgłosić, będziemy wspólnie działali. Ja wpadłem ostatnio, oglądając ostatnie walki Pudzianowskiego, Mameda, na taki pomysł akcji i tutaj chyba będę wyrazicielem po raz pierwszy tego pomysłu. Oprócz akcji Podaj Dalej, akcja pod tytułem Podaj Dalej może w aspekcie tego, co ja tutaj robię, ale ta akcja druga, pogódź się ze swoim sąsiadem. Ja kiedyś mówiłem o takim znajomym, który chciał pokoju na świecie, a ze swoim sąsiadem się nie chciał pogodzić, bo to taka, a nie inna cholera i tak dalej. Drodzy Państwo, nie oczekujmy od innych, że zmienią świat za nas. Zacznijmy od siebie. I mam taką propozycję na koniec dzisiaj, życząc Państwu udanych, że tak powiem, rozmów na tym polu i sukcesów. Hasło pod tytułem i akcja pod tytułem Pogódź się ze swoim sąsiadem. Ciekaw jestem na Państwa opinię, czekam na mailach, zapraszam za tydzień do programu. Ja wyjeżdżam za tydzień, mam nadzieję, że będę mógł u znajomej poprowadzić ten program, bo będę chciał za tydzień parę elementów takich krótkich jak dzisiaj o oczyszczaniu, tak, żebyście Państwo dalej wiedzieli co i jak. Kolejne organy wewnętrzne i bym chciał omówić dwa bardzo ciekawe też artykuły z Nexusa. Może nie już tak szczegółowo, uważam, że w kontekście zmian pogodowych dzisiejszy program był tak naprawdę na czasie. No i czekam na Państwa pytania. Dziękuję ślicznie, było mi niezmiernie miło gościć w Państwa domach i życząc Państwu otwartych serc, zapraszam na kolejny program. Do usłyszenia i do zobaczenia.